Witam w pierwszym odcinku, zagrajmy w Waxwork. Dzisiaj zacznę od piramidy, ale zanim to zrobię, to krótko opowiem o tym całym intrze. O co chodzi, mniej więcej, bo też dokładnie tego nie opowiem. Gościu z kuli to jest nasz wujek. On jest martwy i on nam opowiada o klątwie rzuconej przez wiedźmę kiedyś tam na nasz ród, na naszą rodzinę. Wygląda to tak, że działa ta klątwa tak, że każdy bliźniak w naszej rodzinie, zawsze jeden z tych bliźniaków będzie zły. I teraz, żeby zrzucić tą klątwę, trzeba odwiedzić 4 różne miejsca, czasy, i zabić tego bliźniaka złego. I tak to wygląda, przynajmniej z tego, co ja się dowiedziałem. Z krótkich opisów, które się mogłem dowiedzieć. Jeszcze gdzieś przeczytałem, że w ogóle wiedźma ta została ukarana, obcięta jej rękę za to, że ukradła kurczaka. Ale nie wiem, czy to tak było naprawdę, czy ktoś to pierwszy wymyślał. Bo czasami kiedyś w tych starych opisach to wymyślali sobie historyjki. Chociaż do takiej gry nie powinni. Nie musieliby chyba. Tam była opowieść na początku. Dobra. Zacznijmy od piramid. Według mnie najtrudniejsza, najdłuższa i dla mnie najmniej lubiana. Przeczytam jeszcze, to znaczy ja to zostawię, najwyżej sobie zatrzymacie i filmiki przeczytacie, mi się nie chce tego czytać. Zresztą bym to stękał, a nie chcę tego robić, oszczędzę wam tego. Ja już dawno chciałem w tą grę zagrać. Dobra, wejdźmy w pierwszy świat, czyli piramidy. Jeszcze jest cmentarz. Anglia i Kuba rozpruwacz i kopalnia. Bardzo lubię kopalnię. Ale dobra, wracamy do piramid i wchodzimy. Ja sobie zmieniłem klawiszologię całą. Mam tak jak w nowych grach w SAT ustawione przyciski. Tutaj sobie ustawię jeszcze kierunki świata. Gram z moim opisem. Mam go przed sobą, właściwie obok. Krótko opiszę, co muszę tu zrobić. Albo inaczej, ja to podaję tylko wskazówki. Bardzo dawno ten opis robiłem, także nie wiem, co to będzie. Mam podnosić wszystko i uważać na pułapki. Po zabiciu pierwszego przeciwnika zmienić pełny miecz. No to pamiętałem. Wujek z 4 papirusów stworzy zaklęcia leczące. Jedno dodaje 10 HP. No, to też sobie ostatnio przypomniałem. Na poziomie 2 znajdziemy młot. Uważać, żeby się nie zablokować na 3 poziomie, bo będziemy nim wybijać belki. Na 2 poziomie dzban z ludzkimi wnętrznościami. To będzie potrzebne do krokodyla. Dobra, resztę nie czytam, bo to już dużo dalej jest. Tylko zamieszanie wprowadza. W każdym razie tutaj muszę zebrać wszystko. Najlepiej. Nie mamy jakichś ograniczeń, jeżeli chodzi o noszenie przedmiotów, także lepiej to zebrać. Bo po co się później wracać? To będzie potrzebne do jednej z zagadek. Teraz nie pamiętam. Chyba wszędzie musiałem zaglądać. Tu też coś leży, widzę jakiś papirus. Kawałek. Mapy. Ah.
zlegałem długo z tym poziomem, z tą grą w ogóle całą, bo miałem tu problemy i techniczne, i później z grą, jakoś nie wiem, no ciężko, ciężko to było nagrać. Nie wiem, jakiś OBS ma problemy z grami DOS, przynajmniej później miałem, bo na początku nagrałem parę filmów i było ok. Poza tym mam problem z walką, jest... Nie rozumiem tej walki tutaj. Nie wiem, czy coś robię źle, czy to wynika ze złego złamania gry, ale... Nieraz pokonuję przeciwnika po paru ciosach, innym razem... Męczę się. O, te odważniki to trzeba zmieniać. I walę jak w bęben i nic to nie daje. Dlatego tu przed każdą walką będę nagrywał. Dobra, podniosłem chyba wszystko. Już nagram. Za chwilę mnie czeka pierwsza walka. Zobaczymy jak... Szlak, zapomniałem. Nie włożyłem chyba noża, co? Do bręki. Nie, no nie. Gdzie to jest? Gdzie on jest? Wrócił się? No, awansowałem na drugi poziom, świetnie, bez walki. A tamten... Gdzie on jest, tamten gościu? Chyba zgliczowałem jakoś grę. Dobra, gdzieś przeczytałem, żeby atakować rękę. Rękę z bronią. A to tak robię. Nie chcę ćkać, chcę tak siekać. Walka jest naprawdę głupia, moim zdaniem. Mam nadzieję, że tego klikania nie słychać. Jest. On ma miecz, od razu go podnieśmy i użyjmy. A, nie można od razu użyć. Okej. To jest miecz w ogóle? Nie. Ech, ale się motam. Tam nie przypomina pierwszy odcinek z Elwiry. Też się tam kręciłem, matałem, ale później już to szło gładko. Dobra, jeszcze raz na wszelki wypadek. Nagram też. Nie wiem, nie zauważyłem ile miałem życia. P1, jeszcze. Nie zauważyłem ile miałem życia na początku. Ile mi odebrał i takie tam. Tak, o ile dostałem, bo już mam trzeci level. Za nic właściwie. Dobra, zerknę na mapę, gdzie ja tu jestem. Byłem ciosy wziąć. Aha. Tutaj chyba będzie pelka, tak. Przy dwójce to jest piasek też. Sobie to rozplanować. Jest statua i co jest na tej statui? Nic? Aha, chyba tylko taki punkt orientacyjny. To idę pod trójkę. Dobra. Muszę używać mapy, żeby to jakoś szybko, gładko poszło, bo tak to się będę kręcił, motał i po co to? Nie fajnie się takie coś ogląda. Chyba to. Tak.
Dobra, 440 herców, tak? Dobrze mówię? Będziemy mogli takie szklane ściany rozbijać. Tam chyba już nic nie ma, mogę wracać, tylko teraz gdzie? Czwórkę. Dobrze, ja to idę. Już chyba się pogubiłem. Aha, dobra. Kurde. Mam 31 życia. Aha, odebrał mi. Całkiem nieźle. Co on tu ma? Miecz. Nagrajmy to. YouTube mi da jeden. Yes. Dobra, tutaj będzie krokodyl z lewej strony. Tak z ciekawości, pokażę wam co to było napisane, bo nie zwróciłem uwagi. Pokażę wam jedną ze śmierci. Nie, jednak wam nie pokażę. Dobra, no nic, trudno. Pamiętacie pewnie, że były różne zgony pokazane. Tutaj też tak jest. Dobra. Nie no, wszystkiego nie będę podnosić. Tutaj mam znaleźć tak, 3 dzbany. Będę musiał... popełnić później 5 dzbanów wodą. 3 dzbany, 1 ciężarek. Jedna to coś. Jak gdzie jest ciężarek? Tego nie mówcie, że w czymś co już podniosłem. W takim dzbanku ciężarek to był bez sensu. A jednak. Okej. Mamy dzbanów nawet więcej. Idziemy dalej. No i tutaj trzeba będzie tego użyć. W zasadzie już muszę naginać do wyjścia. 36 życia. O kurde, ale mnie... ale mnie pucharatał. Nie wiem, czy to jest najlepsza broń. Użyć jej, czy nie? W swoim opisie wspomniałem tylko o mieczu, ale o tym już nie. Jej użyję i zapiszę mimo wszystko. Papierosy, ja widzę tu dwa papierosy, a gdzieś napisałem, że wujek z 4 papierosów stworzy zaklęcia leczące. Ja tu widzę 2, jest reszta. Nie, 3 są, bo to, aha, po to co 2 przeskakuje. Za dużo śmieci noszę. Zapiszmy. Ile to minut się męczę. Obiecuję, że następny odcinek będzie już lepszy. Ten pierwszy to jest zawsze jakiś taki nieporadny. Dobra, lecimy dalej. To gdzieś tu będzie pułapka lina. Nie chcę w nią głupio wleść.
Jest, lewo ją widać. Czy te liny mam? Dobra, na razie ominę po prostu. Chyba nie mam jak przecinać. Zapiszę. A, tu jest ta zagadka. Dobra, ja już od tutaj gdzieś mam zaznaczoną, odhaczoną. Dobra. Tu mamy ustawić 8. Ale to wolno się przestawia, o ludzie. 8. Siedem. To jest na czas. Dwa i cztery. Okej. Zrobione. Czyli teraz jestem na drugim poziomie. Piszę jeszcze. Zerknę szybko, co tu jest? Tam jest jakiś przycisk. Dobra. Tu jest ten przycisk. Dobra. To teraz już mogę spokojnie iść. I z drugiego piętra trzeba będzie zabrać ciężarek i młot. Chociaż to jest dość blisko. Tam nawet nie idę, bo nie mam po co. Pewnie tylko walka. Oj. Nie wiem, czy ta broń jest lepsza. No, chyba tak. Dość szybko go załatwiłem. Nagram. Będę bardzo dużo tu nagrywał. Nie chcę tego powtarzać. Dobra, tutaj gdzieś będzie... Właśnie linka. A za linką tutaj... Młot. Nie wiem, czy te jeszcze brać? A jeszcze ciężarek, no tak zapomniałem. Nie no, tych już nie muszę brać, po co? Przecież tyle tego mam. A jeszcze jedna rzecz mi nie daje spokoju. Nie ten papirus, bo trzy mam z tego, co widziałem. To jest jeden. Drugi. Albo nawet dwa tylko. A to zaraz. Nie, to jest mata. A, dobra, kij. Poza nagraniem będę sobie tego szukać. Czy ja tylko dwa mam nawet? Słabo. To słabo. Tu już będę mógł coś wybić. Także idę w to miejsce. Bam. I na wyższym poziomie odblokowałem sobie drogę. To jeszcze dzwon z ludzkimi wnętrznościami miałem znaleźć. Dobra. Dobrze, ja idę. Teraz tu mam iść. Aha, panu nie wezmę, dopóki nie wybiję belki na pierwszym piętrze. Dobra.
czyli wracamy. Co tu jest? Normalnie tracę orientację, a tutaj chyba też jest gdzieś linka, co? Była gdzieś to. Szlak. Nie mogę szarżować. W ogóle powinienem nagrać już. Jest. Dobra. Ja to chciałem tam wyjść. Kurde, prawie że na początek. Okej. Okay. Zasuwamy. Ja nie lubię piramid. Nigdy ich nie lubiłem. Będzie krokodyl. I tu by... Ocho! Żałuję, że nie nagrałem. Czy to nie jestem pierwszy? Co mi ominęła walka? Kościół! I taki fagas z nożykiem odebrał mi chyba najwięcej życia. Dobra. Skąd on wyskoczył? Może skoro już tu jestem, jeszcze zerknę do tego pierwszego pomieszczenia. Może te następne papierosy znajdę później. Mało życia, za mało. A kij, nie chce mi się tam iść. Użyję. Tych dwóch co mam. No, psz, nie przeczytałem. O, właśnie to. Potrzebuję papieru, dobra. Czy on mnie już uleczył, czy... Kurde, nie widzę, no. Nie uleczył mnie. A, tutaj jest. I teraz mam 4. Dobra, jednego już użyję. I na razie tylko tego użyję. Jeszcze się wrócę. Ile mam minut? 23. No nie, no to zakończę na ten odcinek. Tylko jeszcze się odwrócę w dobre miejsce. Piszę. I pożegnam się z wami. Także dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.